Nazywam się Katarzyna Sopolińska, jestem nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 11 w Inowrocławiu. Ja dzisiaj nie pamiętam, jak to było, jak wpadłam tak naprawdę na ten tuning, ale to było poszukiwanie po prostu ciekawych rozwiązań dla moich uczniów, których chciałam otworzyć na świat. Gdzieś wygooglowałam, znalazłam, zainteresowałam się, stwierdziłam, że to może być fajne dla moich uczniów. No, iTuning jest takim programem, z którym nie można się nudzić, więc co chwilę pojawia się coś nowego, pojawiają się nowe narzędzia, pojawiają się nowi partnerzy, którzy wnoszą bardzo dużo do projektu. I to nie jest nigdy projekt tylko na jeden temat. To są projekty interdyscyplinarne, które łączą ze sobą różne treści i dzięki temu możemy kształcić różne kompetencje kluczowe naszych uczniów. I to jest chyba najważniejsze, że oni się nie uczą rzeczy oderwanych takich z książki, które idą na fizykę, jest jedna rzecz, idą na historię, jest druga rzecz, tylko tak naprawdę szukamy takich rzeczy wspólnych. Jak zaczynałam swoją pracę w szkole, to niestety było tak, że nauczyciele często, którzy wypracowali sobie jakieś materiały, chowali je do swojej teczki i niekoniecznie chcieli się dzielić z tym z innymi nauczycielami. iTuning całkowicie zmienił podejście nauczycieli i myślę, że miał bardzo duży wpływ na to, jak już w szkole pracujemy, że to są nauczyciele, którzy chętnie się dzielą swoją wiedzą i nawet jeżeli udało mi się zrealizować fajny projekt, fajnie wyszedł, to jeżeli inny nauczyciel z innej szkoły, w innym mieście będzie chciał taki sam projekt zrobić na podstawie moich pomysłów, to jest rewelacja, ja się z tego cieszę. iTuning to nie tylko współpraca i komunikacja, ale to przede wszystkim nowoczesna technologia. Także uczymy się korzystać z różnych narzędzi, które umożliwiają nam ten kontakt z naszym partnerem. No ale świat się zmienia i nasi uczniowie muszą być przygotowani do tego zmieniającego się świata. Dlatego ta technologia jest obecna na lekcjach. Uczymy kodowania, uczymy programowania, tego myślenia algorytmicznego. Właśnie dlatego, żeby też nasi uczniowie mieli łatwy wstęp w dorosłość, w przyszłe zawody, które tak naprawdę nie wiemy jeszcze, jak będą wyglądały. Zachęcamy innych nauczycieli do tego, żeby wstąpili do tego programu, bo to nie jest program, który w jakiś sposób utrudnia naszą pracę, tylko to jest program, który tę pracę ułatwia.